Witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarium, które zrealizowane jest w ramach programu Kto na Ochotnika? Wolontariat w szkole. Sam program realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawy. Sam projekt współfinansowany jest również przez Miasto Stołeczne Warszawa. Tyle, jeżeli chodzi o formalności. Ja nazywam się Daria Rodzik i dzisiaj podczas webinaru zajmę się warstwą techniczną. To znaczy, że będę moderować całe spotkanie i postaram się, żeby ono przebiegło nam bez zbędnych zakłóceń. Jest z nami też dzisiaj nasza prowadząca, siostra Rosalia Grzelak, która już za chwilę przekazuje dowodzenie nad całym spotkaniem i która na pewno więcej powie nam o sobie. Ale zanim to nastąpi, wspomnę szybciutko o kilku kwestiach technicznych. Po prawej stronie naszego pokoju widzą Państwo okienko czatu. Mogą Państwo go używać, aby zadawać pytania prowadzącej, odpowiadać na jej pytania, bo zgłaszać problemy techniczne, o których wspominałam. Jeżeli się takie pojawią, to ja postaram się pomóc albo w indywidualnych czatach, albo już na forum publicznym. I nie zabieram więcej czasu. Życzę owocnego spotkania. Sama się wyłączam i uciekam do tła, ale jestem obecna, także proszę pisać i się kontaktować. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nie będę ukrywać, że troszeczkę się stresuję tym spotkaniem, też tą formą. To jest dla mnie pewna nowość. Zachęcam do aktywności na czacie, postaram się to też jakoś tutaj monitorować, może tak, nie manipulować, nie będziemy manipulować, bardziej monitorować. Gdyby były jakieś pytania albo chcielibyście się Państwo czymś podzielić, to jak najbardziej proszę pisać. Jak Pani Daria wspomniała, mam na imię siostra Rosalia, jestem dominikanką. Czyli przynależę do Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika. I chciałam się tak z Państwem podzielić, bo tutaj nie występuję w roli jakiegoś mentora, czy kogoś, kto nie wiadomo jak bogaty, ma doświadczenie i nie wiadomo co osiągnął, ale od 2 lat pracuję w szkole podstawowej w Warszawie na Powiślu. No i tam zajmuję się wolontariatem i pewne rzeczy udało nam się tam wypracować. To były też początki wolontariatu. I tak naprawdę w tym webinarium chciałabym się z Państwem tym podzielić, może do czegoś zainspirować. No a jeżeli odważycie się do kontaktu na czacie, to być może i sama spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy. Może nie takich oczywistości. Tematem naszego spotkania jest różnorodność wolontariatu w szkole. Ta różnorodność jest na różnych poziomach i zanim do niej przejdziemy, chciałabym, abyśmy zatrzymali się jeszcze chwileczkę nad definicjami, dlatego żebyśmy mieli pewną jasność, że mówimy o tym samym. W codziennym życiu bardzo mnie to zaskakuje, że chociaż wszyscy mówimy niby jednym językiem, to jednak nie zawsze te same słowa mają to samo znaczenie. Już nie mówiąc o zdaniach czy pełnych wypowiedziach. Więc pewną taką jasność, te definicje też pokażą nam pewne ramy, w jakich działa wolontariat. I też w jakiś sposób zdradzą moje osobiste podejście do wolontariatu z tymi ramami lub pomimo tych ram. Czy na chwilę obecną macie Państwo jakieś pytania? Jeżeli cokolwiek by się zrodziło, to po prostu proszę pisać, a postaram się to jakoś ogarnąć. Minimum tych definicji, bo minimum dlatego, że nikt nie lubi definicji. Ja sama te teoretyczne części zawsze najchętniej przesypiam, no ale mam nadzieję, że tutaj jakoś damy radę. Zresztą z tego, co jak rozumiem,
dla Was wolontariat też nie jest czymś obcym. W swoich szkołach się tym zajmujecie, więc te definicje mają na celu tylko pokazanie, że tak mówimy o tym samym. Czym jest wolontariat? To dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Dlaczego? Niby oczywista sprawa, ale być może w Waszej szkole też pojawiają się takie propozycje od wolontariuszy, którzy mówią, czy możemy mieć zaliczony wolontariat w momencie, w którym chodzimy do mojej, tam uczeń mówi, odwiedzam moją starszą babcię, robię jej herbatę, nie wiem, wyrzucam śmieci i wyprowadzam psa. No super, bardzo fajnie, że to robisz, no ale jest to, są to te więzi rodzinne, więc tak naprawdę wzywa nas do tego miłość, a przynajmniej jakiś szacunek i więzy rodzinne, a nie sama potrzeba wolontariatu, która wynika z pragnienia czynienia dobra innym, bez względu na powiązania. Dlatego, że powiązania myślę, że też wiążą się z jakimiś korzyściami, nawet jeżeli to jest tylko taka korzyść, że okej, odwiedzę babcię i będę spokojny, że tam w międzyczasie nie mam dla niej czasu, albo że no nie wiem, wolę iść gdzieś tam ten czas spędzać w inny sposób. No to odwiedzenie babci w ramach wolontariatu byłoby już takim czerpaniem też korzyści z jakimś takim uspokajaniem sumienia, a to nie o to chodzi. Wolontariat musi być dobrowolny, bezpłatny i świadomy. Czyli ja wiem, że na co się decyduję, chcę się na to zdecydować i nie oczekuję korzyści materialnych. Wielu ludzi też, kiedy zaczyna drogę wolontariatu, nie oczekuje też takich korzyści w formie wartości. No, ja bym to nawet nazwała wartością wyższą niż materialną, tych wartości niematerialnych, ale o tym może troszeczkę później jeszcze. W każdym razie wolontariat to darmowa, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie i o takim wolontariacie mówimy w szkole. Kim w takim razie jest sam wolontariusz? No to jest właśnie osoba, która dobrowolnie, bez wynagrodzenia i świadomie działa na rzecz innych, nie będących jej bliskimi. Tu znowu można by się zastanawiać, co z przyjaźnią. No, tak jak było wcześniej, przyjaźń także jest już częścią tych relacji, które wykraczają wolontariat. Niby to wszystko jest logiczne, a pewnie Państwo macie takie doświadczenie, że dla przynajmniej moich uczniów, być może dla wolontariuszy, z którymi wy pracujecie, te rzeczy aż tak oczywiste nie są. Możecie się podpierać definicją, że no, to nie jest moje widzimisię, że ja ci nie mogę zaliczyć tego wolontariatu albo że działania, które podejmujesz, nie wykraczają poza wolontariat, ponieważ on jest czymś innym. On jest działalnością dla ludzi, z którymi zupełnie nie jesteś związany. To, że potem tworzą się więzi, tworzą się relacje, no to jest zupełnie inna bajka i dobrze, żeby się tworzyły. Natomiast nie jest to, nie od tego startujemy. I kto może korzystać ze świadczeń wolontariusza? Organizacje pozarządowe, czyli różne fundacje, organy administracji publicznej, urzędy ministerstwa, na przykład to jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej, szpitale, ośrodki pomocy społecznej. Może się uda w późniejszym części troszkę też podzielić się takim swoim doświadczeniem właśnie takiego wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej tutaj w trakcie tego zamieszania z koronawirusem. Ja miałam szczęście na taki wolontariat się załapać. Być może wiadomo, że jeżeli Państwo macie swoje rodziny albo jakieś zobowiązania też związane pozaszkolne lub szkolne, to nie jesteście w stanie też się w ten sposób zaangażować, ale dla uczniów okazuje się, że to jest też takim ważnym świadectwem,
że nie tylko oni są wolontariuszami, a my nauczycielami czy koordynatorami. Wolontariuszem. Ale o tym może też troszeczkę później, jak starczy nam czasu, jeżeli będziecie Państwo zainteresowani tym tematem. No i kościelne osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów stosunku państwa do kościoła. I tutaj mamy na myśli między innymi parafie. Takie przykłady też są akurat związane ze szkołą, którą pracuję, głównie przez to, że ja sama też w tej parafii z racji stanu, w jakim żyję, działam, funkcjonuję, więc faktycznie wolontariuszy zachęcamy do tego, aby tam nam pomagali na rzecz dzieci i środowiska lokalnego. Różnorodność, a wolontariat w szkole. Aha, no bo tak. No dobrze, może nie. Różnorodność, a wolontariat w szkole. Przepraszam za chaos, ale no naprawdę się stresuję tym wszystkim. Kiedy mówimy o wolontariacie w szkole, od razu, zwłaszcza jeżeli mamy takie doświadczenie tego wolontariatu, z jednej strony jest to powód do radości, z drugiej strony zawsze jest to jakieś dodatkowe zobowiązanie. Jeszcze nie spotkałam nauczyciela, który miałby tylko osoby, która byłaby zatrudniona w szkole tylko do wolontariatu. Osobiście uważam, że to by się przydała taka osoba, która po prostu miałaby funkcję koordynator wolontariatu i na pewno by się nie nudziła i na pewno miałaby pełen etat zapewniony i na pewno miałaby nawet nadgodziny zapełnione. No ale no, która szkoła to wymyśliła albo która szkoła może sobie na to pozwolić. Wiem, że właśnie często jest tak, że wolontariat prowadzą osoby, które są nauczycielami jakichś konkretnych przedmiotów lub pełnią funkcję pedagoga czy innej osoby zatrudnionej w szkole. Ja sama u nas uczę oczywiście katechezy, ale mam też to szczęście, że w wolontariacie zaangażowane są dwie nauczycielki. Jest to moja też współsiostra, która też w tej szkole uczy katechezy, ale już nie jestem w tym sama, już jesteśmy dwie i to jest już duży krok, duża pomoc, że nie jest się w tym samym. Łatwiej mi było zacząć jednak od wypisywania wad tego wolontariatu w szkole. No, może to mentalność polska, niektórzy tak mówią, ale plusy też będą. Zacznijmy jednak od wad. W szkole podstawowej taką główną wadą wolontariatu jest wiek uczniów. Dlatego, że są w szkole podstawowej, zwłaszcza są to uczniowie niepełnoletni, mało tego, poniżej 14 roku życia jest większość chętnych do wolontariatu właśnie w tym przedziale, co już wyklucza wiele akcji, które organizowane są na terenie miasta. Nawet właśnie przez różne organizacje, czy nawet przy organizacji maratonów, czy innych eventów, bywa takie zastrzeżenie, że wolontariusze muszą być powyżej 14 roku życia. No, jest to coś, czego nie przeskoczymy, ale później zobaczycie też, że jest to coś, co w jakiś sposób da się od czasu do czasu obejść, ale głównie przez nasze zaangażowanie. Że jeżeli piszę do takiej organizacji, że co prawda mam uczniów poniżej 14 roku życia, ale będzie z nimi koordynator, będzie z nimi osoba dorosła, która będzie ich ogarniać i oni dadzą radę, bo już robili podobne rzeczy albo są bardzo twórczy, to zazwyczaj te organizacje się na to zgadzają. Mówią, no dobrze, jeżeli będzie z nimi ktoś, kto się będzie nimi opiekował, jeżeli opieka nad tymi wolontariuszami nie będzie spoczywała na organizatorach eventu, to my się na to zgadzamy. Drugą taką trudnością jest różnorodność planów lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Jest to też coś, z czym jako koordynatorzy musimy się zmagać, jeżeli chcemy, żeby ten wolontariat prężnie działał
Dzieci są z różnych klas. Nie wiem, jakie są wasze szkoły, w jakich szkołach. O, tutaj pani jest nauczycielem i bibliotekarzem. Nie wiem, jakie są wasze szkoły, czy to są duże, czy może szkoły prywatne, czy jakieś w ogóle mniejsze szkoły. Moja szkoła nie jest zbyt duża, ale jest już kilka klas na poziomie i każda z nich ma zajęcia oczywiście w swoim planie. I teraz znaleźć jeden czas, w którym możemy nawet zrobić takie regularne spotkanie wolontariatu, porozmawiać na temat planów, czy kolejnej akcji, w którym byście chcieli zaangażować, no to jest to już wysiłek. Jeżeli nie jest to wysiłek dla mnie, bo gdzieś tam kończę później lekcję, więc mogę sobie to zaplanować, no to jest to wysiłek, bywa też także dla innych, dla uczniów po prostu. Zgłaszają mi na przykład, że z jednej klasy uczniowie muszą czekać 2 godziny lekcyjne, żeby być na spotkaniu. A inna klasa znowu mówi, ale dla nas to jest nadal za wcześnie. Mamy jeszcze w tym czasie lekcje, no i dalej szukanie jest sposobu na to, żeby się spotkać. Już nie mówiąc o tym, że współcześnie jest taka moda na to, aby dzieci, mam takie wrażenie, aby dzieci były zajęte w taki twórczy sposób, czyli dodatkowe lekcje, dodatkowe kółka zainteresowań. Sama szkoła ma całą paletę zajęć dodatkowych, które odbywają się w ramach świetlicy. No i to jest wszystko fajne i pewnie potrzebne, ale też z punktu widzenia wolontariatu trudne do ogarnięcia. Czy to przez te spotkania, które chcemy zorganizować, czy przez późniejsze organizowanie akcji. Nawet tutaj w ramach właśnie tego wolontariatu w szkole, kto na ochotnika, zapisaliśmy się na wizytę studyjną. Po prostu cieszyliśmy się bardzo, że akurat była w godzinach takich popołudniowych, kiedy już na pewno żadne dziecko nie będzie zwolnione z lekcji planowych w szkole, co dla nas oznacza to, że na pewno dyrekcja się zgodzi, no bo nie stoi to na przeszkodzie z nauką. No po czym dzieci nam mówią, że no dobrze, ale chętnie byśmy przyszli, ale mamy wtedy angielski, albo idziemy na basen, albo coś tam dodatkowego. No i z jednej strony nam teraz jest ciężko powiedzieć, no zrezygnuj z tego, bo wiemy, że to najczęściej idą za tym jakieś pieniądze. Z drugiej strony no też żal tego, że z czegoś dobrego wolontariusz nie skorzysta. Proszę, sprawdzam, co piszecie Państwo na czacie i widzę, że tutaj też są przedstawiciele szkół starszych niż podstawowa. Super, to też myślę, no jest ciekawe pole do pracy, jeżeli chodzi o wolontariat. Mam nadzieję, że są tak chętni jak w szkole podstawowej. O, proszę. Tutaj pani Maria pisze, że pakujemy gazetki z Fundacji Warszawskie Hospicjum dla dzieci 4 razy w roku. To jedna z najbardziej ulubionych form wolontariatu. No i super. Bardzo fajny pomysł. Fajnie, że to się udało w ogóle znaleźć i zaangażować w ten sposób. Idźmy dalej. Wolontariat dla punktów. To jest, powiem wam, moja ulubiona wada, dlatego że ja się bardzo cieszę, kiedy słyszę, że wolontariusz do mnie przychodzi we wrześniu i mówi: siostro, będą mi potrzebne punkty na świadectwo, czy będzie w tym roku wolontariat, czy mogę się zaangażować w wolontariat. To ja mówię: człowieku, pewnie, oczywiście, chodź. Znajdzie się dla ciebie miejsce, znajdzie się dla ciebie praca. Jeżeli on przychodzi we wrześniu, no w październiku, to wiem, że to jest osoba, która być może w tej pierwszej intencji, no nie jest, nie można powiedzieć, że to jest ten czysty wolontariat, no bo ma w tym jakiś interes, dostanie punkty na świadectwo. I on walczy i to jest jego idea pierwotna. Ale już z doświadczenia poprzedniego roku okazuje się, że właśnie ci wolontariusze, którzy przychodzą
na początku, faktycznie mają jasny cel i można na nich liczyć. Być może te punkty im pomagają w mobilizacji, wiedzą, że jeżeli nie stawią się na spotkanie, no to też żadnego zaświadczenia nie otrzymają, ale co ważniejsze, w zeszłym roku właśnie przychodzą do mnie ósmoklasiści w czerwcu, kiedy już dostali zaświadczenie, dobrze, masz te 3 punkty, idź w pokoju, oni przychodzą i mówią, siostro, tylko za rok niech siostra nas pamięta, jak będą jakieś akcje, to my chcemy brać w tym udział. A ja mówię, że no ale udział w akcjach w szkole podstawowej nadal jako wolontariusze? Tak, siostro, my sobie nie wyobrażamy życia bez wolontariatu i nie wyobrażamy sobie, jakbyśmy mogli, że coś będzie się w szkole działo, a my nie będziemy mogli pomóc. Proszę o nas pamiętać, do nas pisać koniecznie, bo chcemy być nadal wolontariuszami przyszłymi, a takimi wolontariuszami, absolwentami. No jakby z tej perspektywy patrząc, nagle się okazuje, że ta perspektywa wolontariatu dla punktów jednak się oczyściła, że te punkty, ten zysk poszedł na drugi plan, a oni sami no, uszlachetnili się, można by nawet tak powiedzieć, przez te 10 miesięcy takiej no, służby, no, wolontariatu po prostu. Gorzej jest oczywiście z ludźmi, którzy przychodzą w styczniu czy w marcu i nagle się budzą, że halo, wolontariat to te 3 punkty. Tutaj w takich przypadkach nas ratuje regulamin, ponieważ do wolontariatu przyjmujemy do końca października i nie ma takiej opcji, żeby ktoś przyszedł w międzyczasie, więc taką informację otrzymuję, że no nie ma już zapisów i nie możemy ci w żaden sposób pomóc. Jedyne co, no to wolontariat gdzieś poza szkołą, ale to już na własną rękę w przypadku, kiedy ktoś nie przyszedł do nas do końca października. Tutaj pani Joanna pisze, że najtrudniej jest mi zebrać całą grupę. Mam 2 terminy w tygodniu, ale nie rozwiązuje, ale to i tak nie rozwiązuje problemu. No niestety. Jeszcze taka rzecz, którą prawdopodobnie ruszymy w przyszłym roku szkolnym, ponieważ miałyśmy ruszyć w kwietniu, ale jest jak jest i ten wolontariat troszeczkę przyjął inną formę. Ktoś na jednym też ze spotkań w ramach tutaj projektu zaproponował, podzielił się tym, że u nich w szkole spotkania odbywają się na dużej przerwie, że gdzieś tam jest to stały termin, ponieważ są to bardzo krótkie spotkania ze względu na czas trwania przerwy. Spotykają się co tydzień. U mnie w szkole do tej pory było tak, że spotykaliśmy się raz na 2 tygodnie, ale czas nas nie ograniczał, ponieważ to już było poza lekcjami. No chyba, że dzieci gdzieś biegły, ale jakaś część grupy zawsze zostawała. Nie umiem powiedzieć, czy to się sprawdzi, ponieważ jeszcze tego nie zaczęłyśmy, no ale jest to jakaś myśl, że może ta duża przerwa raz w tygodniu, któregoś dnia jest jakimś rozwiązaniem tego problemu z tymi planami lekcji, z tymi zajęciami dodatkowymi. My na pewno to sprawdzimy u nas. Wam zostawiam do rozważenia, czy się zdecydujecie na to, czy nie, i czy w ogóle macie taką możliwość zorganizowania tego w czasie dużej przerwy. Ograniczenia prawne związane tutaj właśnie z wiekiem wolontariusza głównie i z tym, że on też sam nie może pewnych decyzji podjąć, że na każde wyjście z wolontariuszami poza szkołę musimy mieć zgodę rodziców, że to wiecie, to jest po prostu papierologia. To w sumie tak to by można nawet nazwać, która oczywiście teraz jest bardzo fajnie zorganizowana, natomiast zawsze jest coś dodatkowego i zawsze jest to napięcie, czy on pamięta, czy on powie, czy on przekazał rodzicom ten papierek, bo nie wiem, jak to u was funkcjonuje, u nas e-dziennik jest w tym roku oficjalnie po raz pierwszy i niby jest obowiązkowy oczywiście dla rodziców, ale to nie znaczy, że rodzice z tego korzystają, że czytają,
że faktycznie, jeżeli otrzymają ode mnie wiadomość w tym dzienniku, to dostanę odpowiedź albo odpiszą ze zgodą, więc na wszelki wypadek drukujemy zgody pisemnie, informacje pisemnie, rozdajemy to wolontariuszom, no i teraz jest takie napięcie w dzień wyjścia, bo ktoś tam do tej pory czegoś nie dał, no i czy przyniesie, czy nie, czy pójdzie z nami, czy nie. A jak nie pójdzie, ja mam zawsze też taki dylemat, ale to pewnie moja osobowość jest taka, że jak mu powiedzieć, że no sorry, ale nie możesz pójść, jeżeli nie masz tego podpisu, jeśli nie masz tej kartki. Tutaj pan Andrzej tworzy oficjalnie w przyszłym roku szkolnym, to powodzenia. Jeżeli będą jakieś pytania, albo to proszę pisać. I pani Joanna, dobry pomysł z przerwami. O, tylko niestety w naszej szkole jest podział posiłków na klasę, ale pomysł dobry. U nas też jest ten podział, natomiast mam taką nadzieję, że pojedyncze osoby będą mogły po prostu przeskoczyć na inną przerwę, dlatego że nie ma klasy, która byłaby, nie ma takiej klasy, w której byłoby więcej niż 6 wolontariuszy jednocześnie jakby zgłosiło się do nas, więc może to jest jakoś do rozegrania, ale faktycznie trzeba też o tym pomyśleć, organizując te przerwy. Okej. I ostatnia wada. Potrzeba dużego nakładu czasu i zaangażowania ze strony koordynatorów. No to chyba o tym nie muszę przekonywać i o tym mówić, że no, ja jestem zafascynowana wolontariuszami z naszej szkoły, ich zaangażowaniem, ich pragnieniem pomocy, ich pomysłowością i przerażona upływem czasu, że nagle doba, nie wiem, no skraca się do minimalnego czasu, że właśnie są jeszcze lekcje, które trzeba przygotować, papierologia, którą trzeba zrobić, zwyczajne życie, ponieważ uczymy wolontariuszy, żeby siebie nie zaniedbywali, to myślę, że doskonale też to wiecie, że przede wszystkim nauka, przede wszystkim wasze bezpieczeństwo, wasze zdrowie, wierność obowiązkom w szkole i w domu, a dopiero potem wolontariat. No i z jednej strony my musimy postępować tak samo. Jest normalna praca, normalne obowiązki, jest życie i obowiązki poza szkołą, jest normalnie potrzeba odpoczynku jakiegoś, bo no nie wiem, czy jest ktoś, kto jest w stanie pracować w szkole w ciągłym napięciu, nie dając sobie takiego luzu od czasu do czasu, bo mi się wydaje, że taki nauczyciel po prostu zagryza potem dzieci na lekcjach, a nie o to przecież chodzi. No i jeszcze ten wolontariat. Jeżeli ktoś pracuje w szkole w pojedynkę, ma to w obowiązku, no to te siły są jeszcze bardziej narażone na utratę po prostu. Jeszcze bardziej ta osoba może być no nie wyjałowiana, ale no narażona na to, że po prostu tego czasu będzie za mało i sił będzie za mało. Chęci będą, a co z tego, jak nie jesteśmy w stanie wszystkiego przeskoczyć. Z tej strony do zorganizowania no jest to wyzwanie, po prostu jest to wyzwanie. Ale żeby nie było... jeszcze jedną wadę, teraz sobie przypomniałam, to jest wada związana z przestrzenią. To mi się przypomniało a propos tego, że mówiłam, że pracuję w takiej stosunkowo niewielkiej szkole i u nas wolontariat nie ma swojej sali. Ja jako nauczycielka nie mam swojej sali, no i w związku z tym też wolontariat także nie ma swojej przestrzeni. Wiem, że w niektórych szkołach bywa tak, że po prostu salą wolontariatu staje się sala koordynatora, no ale jest też... Są też takie przypadki jak nasz, że po prostu tej przestrzeni nie ma, że szkoła i tak ledwo tam się jakoś próbuje organizować z tą przestrzenią dla normalnych klas, dla normalnych zajęć, a tutaj jeszcze wychodzi ten wolontariat, który także ma swoje potrzeby, jeśli chodzi o przestrzeń. Już o ile przestrzeń na samo spotkanie jakoś można sobie zorganizować, tą pustą klasę znaleźć, to na już pewne zaplecze, kiedy próbujemy przygotować jakiś projekt, kiedy ze starego projektu zostają nam jakieś materiały, które być może mogłyby nam pomóc w przyszłości,
No takie zwyczajne zaplecze jest trudne do zorganizowania bez takiej przestrzeni z napisem wstęp uzbrojony wolontariat. Nie, jest też po prostu jakieś wyzwanie, szczególnie w małych placówkach. Jeżeli tego nie doświadczacie, to gratuluję i zazdroszczę. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, spójrzmy też na zalety, których wymieniłam te zalety, których ja bardzo mocno doświadczam. I gdyby nie one, to te wady by mnie po prostu pokonały i faktycznie jakby odbierały nadzieję. Entuzjazm i energia wolontariuszy. Coś, z czym mogłabym się z wami podzielić, to wydaje mi się jest takie doświadczenie chyba nieczęste, jak takie po rozmowach z niektórymi koordynatorami mam takie wrażenie, że raczej siły wolontariatu skupiają się na klasach 7-8 w szkole podstawowej. W liceum pewnie ogarnia to całość szkoły. Wiąże się to z tym wiekiem, o którym już wspominałam. My, kiedy napisałyśmy pierwsze ogłoszenie o wolontariacie, byłyśmy w szoku, dlatego że zgłosili się uczniowie z klasy 4., 5., 6, potem właśnie 7. i 8. I główną osią napędową naszej grupy, która nazywa się Silni Sercem, są właśnie ci młodzi. I oni mają w sobie taki entuzjazm, taką energię. Kiedy przychodzi do mnie uczeń z 5. klasy, który jeszcze poszedł do szkoły rok wcześniej i mówi, no muszę się siostro przygotować na zajęcia na świetlicy, ponieważ będę prowadził planszówki. Tym młodszym uczniom będę prowadził planszówki. To uczniowie z 7. klas, z 8. są zawstydzeni, ponieważ oni nie mają takiej odwagi, żeby młodszym klasom planszówki prowadzić. A ten chłopak z klasy 5. po prostu on już się przygotował, przyniósł grę z domu i będzie uczył klasy 3. Kiedyś się nawet zdarzyło, to chyba jakoś tuż przed zamknięciem szkół, że pytam go właśnie, czy nadal pokazuje mi jakąś grę planszową i ja mówię, słuchaj, a to nie będzie za trudna dla tych dzieci ta gra? Mówi, nie, siostro, dzisiaj idę do mojej klasy, bo zostają na świetlicy i ja ich będę uczył tej gry. No to już jest w ogóle szok. Można by się tu przyczepić, że to są te powiązania koleżeńskie, jednak no w takiej, no nie wiem, w tej jego formie ucznia 5. klasy, który ma taką osobowość, że nawet jego rówieśnicy lgną do niego jako wolontariusza, no to jest niesamowite przeżycie. Albo taka sytuacja, kiedy dziewczynka też z 5. klasy po prostu jest zakochana w zerówce i ona co przerwę praktycznie idzie do tej zerówki, żeby chociaż chwilę z tymi dzieciakami pobyć, gdzieś tam pomóc coś przykleić, albo po prostu z nimi porozmawiać, czy się nimi pobawić. No to jest po prostu fenomen. Tutaj pani Kasia pisze, że u mnie jest bardzo duży problem z licealistami. To problem wynika z ich właśnie tej otwartości, czy jakby pani mogła w międzyczasie może to troszkę określić więcej. Mam podobne doświadczenia, pisze pani Ewa. 4- i 5. klasiści są pełni entuzjazmu. Ja mam taką nadzieję, że skoro oni tak wcześnie zaczęli, to faktycznie ten entuzjazm w nich nie zgaśnie. Nasz wolontariat w szkole trwa drugi rok teraz, tak jeżeli chodzi o takiej strony formalnej, że został oficjalnie nazwany, zostały spisane wszystkie potrzebne dokumenty. Wcześniej to tam były jakieś takie akcje, gdzieś tam jakaś góra grosza, która wisiała w powietrzu, trochę była zrobiona przez samorząd uczniowski, trochę tam podpięta pod wolontariat, ale od 2 lat on funkcjonuje jakby samodzielnie, niezależnie od samorządu uczniowskiego. Dzięki temu właśnie młodsze dzieci mają możliwość się zaangażować. No i tak liczę na to, przyznam szczerze, że jak już dojdą do tej 8. klasy, to tak naprawdę dojdą z taką perspektywą, że oni te punkty już dostaną. Bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, że
aby otrzymać to zaświadczenie o wolontariacie, trzeba zdobyć 30 godzin, ale może to być w ciągu kilku lat. Czyli nie pamiętam tam dokładnie od której klasy, czy od czwartej, czy od piątej, gdzieś to mi uciekło, ale na pewno nie musi to być tak, że w przeciągu ósmej klasy te 30 godzin zostało zrealizowanych. Czyli jeżeli no, u nas w tej sytuacji czwarto i piątokleści już mają te 30 godzin dawno zaliczone i oni też z takim podejściem będą zaczynali te starsze klasy, no mam nadzieję, że ta ich intencja będzie po prostu, no nazwijmy to czysta. Czyli skoro już to zaświadczenie dostaną, to że nie uciekną, nie zrezygnują, tylko w miarę możliwości i czasu będą wierni wolontariatowi. Tutaj małe zainteresowanie wolontariatem, pisze pani Kasia. Może daję im złe propozycje. To ciężko stwierdzić tak naprawdę. Myślę, że dla mnie, ponieważ nigdy nie pracowałam z licealistami, nigdy nie pracowałam w liceum, w swoim takim doświadczeniu pracy duszpasterskiej w zakonie miałam takie doświadczenie współpracy ze studentami, ale to były osoby, które do nas już przyszły po to, że coś chciały więcej. Ja ich nie musiałam wyłapywać z tłumu, tak jak to jest w szkołach, że osoby musimy jakby znaleźć w tłumie kogoś, kogo faktycznie czymś zainteresujemy. Oni przychodzili już zainteresowani, ja ich nie szukałam. Ale myślę, że może wspominając jeszcze właśnie o tym wolontariacie w Domu Pomocy Społecznej, może to będzie jakiś haczyk, który troszeczkę ich przyciągnie, ale to za chwilę do tego wrócimy. Pani Ewa pisze, starsza młodzież twierdzi, że ma bardzo dużo nauki. Ponadto nasza szkoła pracuje na dwie zmiany. O, no to tych dwóch zmian to szczerze współczuję. Natomiast tak, co do tego twierdzi, że ma bardzo dużo nauki, no to jest takie słowo wytrych troszkę, nie? Faktycznie jak słyszę też, że nie zrobimy tej pracy domowej, bo mamy bardzo dużo nauki, albo czy może być luźna lekcja, bo mamy kartkówkę, no to też jakby z punktu widzenia też katechezy czy właśnie wolontariatu, no to wiadomo, że to schodzi na dalszy plan. Natomiast jest też taka prawda, że jeżeli komuś na czymś zależy, to da radę. Może to jest takie surowo brzmi, ale patrząc przez te dwa lata, no są ci wolontariusze z siódmych, ósmych klas. Też spójrzmy prawdzie w oczy, że te, na przykład w naszej szkole, to będę zaraz pokazywała ankietę, ale widzę, że muszę się streszczać, bo czas goni. Wolontariusze mogą wybrać, czy chcą zaangażować się w wolontariat stały, czy akcyjny. Wolontariat za każdym razem jest tak, że jedna godzina to jest jeden punkt. Jeżeli ktoś chce być w wolontariacie akcyjnym, to wiadomo, że musi łapać te akcje i się w nie zaangażować na maksa. Jeżeli ktoś chce być w wolontariacie stałym, to po prostu z upływem czasu te punkty, te godziny sobie zbiera. Natomiast jest to jakieś rozwiązanie dla klas starszych, właśnie wolontariat akcyjny. I to też wchodzi w ramach właśnie różnorodności wolontariatu, o którym jeszcze nawet nie zdążyłam wspomnieć, że to nie musi być naprawdę jedyne, co nas ogranicza, to jest nasza wyobraźnia i nasza twórczość. Te definicje wolontariatu, o których wspomnieliśmy na początku, wskazują pewien kierunek. Ja powiedziałam, że dają ramy. Ale to nie jest prawda. One wskazują kierunek, w jakim jakby wolontariat, na jaki wolontariat patrzymy, natomiast nic nas tam nie ogranicza. Jest tak dużo różnych działań, w które wolontariusze mogą się zaangażować, że nawet w którymś momencie zaproszono wolontariat, przyszła do mnie pani i powiedziała: słuchajcie, potrzebujemy wolontariuszy, bo będzie bal karnawałowy dla klas 03.
Potrzebujemy ich do przygotowania sali razem z rodzicami i do posprzątania sali po balu. Przygotowanie, ponieważ udało się zebrać dużą grupę rodziców i wolontariuszy, zajęło nam godzinę, a posprzątanie jedną przerwę. Więc nie jest to też taki czas, który by nie było, nawet zapracowany uczeń starszych klas nie byłby w stanie wygospodarować. Ważną też chyba tutaj rolą, rzeczą, która mogłaby pomóc, jest kontakt z rodzicami. Bo jeżeli rodzice będą wiedzieli o tym, że dane dziecko stara się o te punkty, będą też sami znali korzyści, jakie z tym, za tym idą, to będą też wspierać go w tym, aby on był solidny, aby on się angażował. Nie będą, myślę, że będą stawiać mniejsze kłody pod nogi, bo czasem jest tak, że jeżeli by powiedział, że idzie pomóc, bo chce pomóc, spędzić w ten sposób czas, no to rodzice powiedzą, nie marnuj czasu, weź się do roboty. A jeżeli powie, idę na wolontariat, bo jest akcja, no to rodzice powiedzą, okej, trzymaj się tego. Może to jest idealistyczne myślenie i patrzenie na świat, ale myślę, że coś w tym jest też. Nawet ostatnio, w listopadzie, mieliśmy taką akcję, że chcieliśmy rozprowadzać ciasta w czasie zebrania z rodzicami na rzecz budowy domu dla takiej kobiety w Afryce, w Kamerunie. No i napisaliśmy o tym informację też właśnie wolontariuszom, rozmawialiśmy o tym na spotkaniu, czy chcą się w to zaangażować. I odzew był taki, że rodzice w ogóle stali na głowach, żeby nam to wyszło. Rada rodziców też tam to wszystko poparła. Oni pomogli też z tym, żeby ta zbiórka była wszystko przeprowadzona zgodnie z prawem i zasadami. Oddali nam swój sprzęt do podgrzewania kawy i herbaty, więc liczę na to, że ta współpraca z rodzicami i pomoc właśnie przy takich argumentach, że jest tej dużo nauki, jest realna. Pani Kasia, co można uczniom zaproponować zdalnie? Było rysowanie laurek dla lekarzy, był dzień autyzmu, była akcja Żółty Żonkil, Bookface, ale jest jeszcze miesiąc i brak mi pomysłów. Jest dużo potrzeb finansowych, ale w mojej szkole rozmowa o finansach to jest to jak czerwona płachta na rodziców. To jeszcze za chwilę do tego, dobrze? To ja sobie zapiszę na kartce zdalny wolontariat. I troszkę przyspieszę, dobrze? Dobra. Kolejne zalety. Możliwość działalności na terenie szkoły i w placówkach z nią związanych. To jest związane troszkę z tym też, co mówiłam, jeżeli chodzi o wiek wolontariuszy. Faktycznie ich wiek przeszkadza nam w tym, żebyśmy wyszli poza szkołę, ale nie ogranicza nas, jeżeli chodzi o teren szkoły. Tutaj jedyne, co jest ważne, to przychylność dyrektora. Jeżeli dyrektor widzi korzyści w wolontariacie, to na pewno będzie bardziej przychylny niż taki, który mówi, wolontariat to tylko zawracanie głowy. Ja znowu mam to szczęście, że nasza pani dyrektor jest nam bardzo przychylna i bardzo się cieszę, jeżeli cokolwiek dzieje się w szkole, jeżeli to się dzieje oddolnie, czyli z inicjatywy uczniów lub nauczycieli, a nie, że ona musi to narzucać. I nigdy nie robi, do tej pory przynajmniej nigdy nie robiła nam problemów z akcjami, jakie chcemy przeprowadzać. Więc sam teren szkoły jest już dobrym rozwiązaniem. Natomiast placówki związane ze szkołą, no to chociażby w tym przypadku maratonów, kiedy na przykład wiek jest ograniczony od 14 lat, to wtedy występujemy jako wolontariusze ze szkoły i to też dużo pomaga. Tutaj jest kwestia podpisywania porozumienia. To wtedy ponieważ na pewno na innych szkoleniach słyszeliście o porozumieniach pisanych z wolontariuszami, podpisywanych przez wolontariuszy i ich rodziców w przypadku niepełnoletnich. Kiedy angażujemy się w wolontariat jako szkoła w innej organizacji, też dobrze jest podpisać takie porozumienie pomiędzy stronami. Wydaje mi się, że wzory tego są gdzieś jeszcze, no dobrze, nie sprawdziłam tego dokładnie, ale zostawię Państwu adres do siebie, jakby coś trzeba było, to wzory podrzucę.
Możliwość zaangażowania rodziców, to o tym już wspomniałam. Łatwy kontakt z uczniami i rodzicami przez dziennik lub wychowawców. Przez to, że to jest ten wolontariat w szkole, no to jest, ci uczniowie są jakby skondensowani, ci wolontariusze są skondensowani, nie rozsiani po całej Polsce, tylko dostępni praktycznie na wyciągnięcie ręki. Myślę, że jest to duży plus, chociaż faktycznie z tym czytaniem dziennika jest różnie. No i grono pedagogiczne. Wspominałam też o tym wcześniej, że sam prowadzić wolontariat w pojedynkę to jest ogromny trud zaangażowania. Natomiast można korzystać z grona pedagogicznego. Szczególnie chętni, to z mojego doświadczenia wynika, są oczywiście ci nauczyciele, którzy robią awans zawodowy. Dla nich wpisanie sobie tam w to jakieś papiery, że współdziałają z wolontariatem albo jeszcze jakoś współtworzą ten wolontariat, jest też jakąś pomocą, a samo robienie awansu jest też jakimś, no jakąś dodatkową motywacją do tego, żeby faktycznie wyjść, poświęcić troszkę tego czasu więcej, bo na pewno czasu więcej trzeba poświęcić. To od tego się niestety nie ucieknie i nie ominie się tego. Jakie możliwości daje nam wolontariat w szkole? To, o czym już tutaj wspomniałam wcześniej, czyli mamy możliwość wolontariatu akcyjnego, czyli jest akcja, coś się dzieje, na przykład taką akcją właśnie było to sprzedawanie ciast na w czasie zebrania z rodzicami, czy na przykład teraz w ramach wolontariatu zdalnego też się pojawiła jedna akcja po prostu, że robimy to w tym momencie i jest to do zrobienia. No albo kwestia wolontariatu stałego, o czym też już mówiłam, czy te gry planszowe, czy pomoc w odrabianiu lekcji, czy odwiedziny w zdrowce. Można to robić na terenie szkoły lub właśnie poza szkołą, o czym wspomniałam. Ale jak zadbać o to, żeby faktycznie ten wolontariat był różnorodny, faktycznie szukając tych też pomysłów i czegoś, co zainteresuje młodzież. Myślę, że to tutaj na tym chyba punkcie zatrzymamy się najdłużej. Przeczytam tylko jeszcze, zobaczę, co się dzieje na czacie. Pani Beata mówi, że u nas uczennice z klasy 8 czytają książki w klasach drugich podczas spotkań online. Ekstra. Wolontariat zdalnie. Super sprawa. Może jakaś pomoc w lekcjach. To pewnie dalej do wolontariatu zdalnego. Słabszym uczniom w rozwiązywaniu zadań. Tak jest. Jeżeli chodzi o ten wolontariat zdalny, my wprowadziłyśmy dwie propozycje dla uczniów, ponieważ też widzę, jak to hula, że tak no jest coraz lepiej, ale zasadniczo nie jest to też łatwe i wiele rodziców żali się, że tych zadań jest za dużo, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby być w domu, że z tych przedmiotów wiodących nauczyciele dużo zadają albo są właśnie spotkania online, a w domu jest tylko jeden komputer, a dzieci troje. Więc szukaliśmy takich rozwiązań, żeby jak też najbardziej odciągnąć dzieci troszkę od komputera, żeby było coś, co nie musi być online. I znalazły się takie dwie inicjatywy. Jedna to jest taka przeróbka akcji nakrętka, ponieważ w ramach wolontariatu zbieramy w szkole nakrętki z tych napojów różnych na rzecz jednego chorego chłopca. Zdalna wersja tej akcji jest taka, że oczywiście te nakrętki idą swoim torem, natomiast na czas kwarantanny jest prośba o to, żeby składali makulaturę. Zwłaszcza jeżeli jest tak, że dzieci drukują pewne prace albo no po prostu ta makulatura zawsze się gdzieś pojawi, to żeby znaleźć gdzieś w domu mały kąt albo w piwnicy, albo gdziekolwiek, jeżeli to jest tylko możliwe, i tam zbierać makulaturę. Po powrocie do szkół, być może nie wiadomo kiedy, tę makulaturę zbierzemy i też przeznaczymy na jakiś cel.
Teraz aż sama się zawstydziłam, bo ogłaszałam to im w marcu i wiem, że jakiś cel wybraliśmy. Przepraszam teraz, że mi to uciekło. No ale jest to jakaś wersja. Druga rzecz, jaka w ramach tego zdalnego wolontariatu zaproponowaliśmy, to marzycielska poczta. To już jest troszkę trudniejsza akcja, bo ile makulaturę mogę sobie zbierać, mogę o niej pamiętać, mogę nie, no to już ta marzycielska poczta wymaga pewnego zaangażowania. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, to jest kwestia wysyłania listów czy kartek okazjonalnych do dzieci chorych. Z jednej strony jest też taka akcja, na którą można by tam kiwać głową, no bo czy faktycznie listy dzisiaj są dobrym rozwiązaniem. Z drugiej jednak strony, no, odważyłyśmy się spróbować, bo no, szukałyśmy po prostu czegoś, żeby pokazać, że wolontariat, nadal możesz być wolontariuszem. A wiadomo, że w takie wielkie akcje, które są organizowane w międzyczasie, nie możemy proponować tego naszym uczniom. A ta marzycielska poczta, myślę, że jest czymś, co daje nadzieję, daje taką możliwość też otwartości, poznania nowych ludzi. No i myślę, że też sprawiłaby wielką radość osobie, która taką kartkę otrzyma w czasie, szczególnie w czasie kwarantanny. Marzycielska poczta po wpisaniu w Google, w wyszukiwarkę, po prostu wyskoczy Wam strona i tam są profile dzieci, do których można napisać. I tu znowu, wolontariuszy ogranicza tylko i wyłącznie ich wyobraźnię. Nasi to już słyszą aż do przesytu, że tylko ich wyobraźnia ogranicza, no ale tak jest. Kto będzie chciał, to napisze kartkę urodzinową albo, nie wiem, z okazji Dnia Dziecka, a kto będzie chciał się zaangażować bardziej, no to jest to pole do popisu, myślę, że na dłuższy czas, oby na dłuższy czas. Tutaj nieraz rodzice mają z tym problem, to pewnie jest związane do jeszcze tego zdalnego nauczania, albo pomoc w lekcjach, okej. Dobra, jak zadbać o różnorodność? Z punktu widzenia koordynatora polecam, aby nie podejmować decyzji w oparciu o swoją własną opinię. Ona jest ważna, w oparciu tylko o swoją własną opinię. Ona jest ważna, ona będzie pewnie kluczowa w momencie decyzji, ale nie bójmy się pytać wolontariuszy o to, jak oni to widzą, jak oni by chcieli daną akcję przeprowadzić i czy w ogóle chcieliby tą akcję przeprowadzić. Bo sami tego doświadczacie na pewno w swoim życiu, prowadząc wolontariat, jeżeli coś jest wymuszone z góry albo narzucone z góry, no to zrobimy to, no zrobimy, ale no zrobiliśmy, żeby się nikt nie czepiał. Natomiast jeżeli mamy możliwość wyboru, ktoś się interesuje, pyta mnie, jest ciekawy mojej opinii, to chociaż ja mogę ją wyrazić, no to myślę, że jest to bardzo cenne i z punktu widzenia pracy, którą mam wykonać, o wiele ważniejsze, że ja angażuję się w coś, na co sama powiedziałam tak, niż w coś, co mi zostało narzucone. I oczywiście, kiedy na przykład u nas pada pytanie, co chcecie robić, ja chcę się zaangażować i dzieci mówią na przykład, chcemy jeździć do schroniska dla psów, to my mówimy, okej, świetny pomysł, całym sercem jesteśmy z wami, ale musimy to rozważyć. No i po rozważeniu okazuje się, że nas tam nie wpuszczą, bo tam akurat jedno ze schronisk najbliżej nas wprowadziło przepis, że wolontariusze muszą być pełnoletni. No i mówimy, sorry, nie jesteśmy w stanie wam w tym pomóc, spróbujcie z rodzicami. Z drugiej strony czasem dajemy, na przykład dowiadujemy się o jakichś akcjach i mówimy, słuchajcie, jest taka akcja i druga, podobna lub całkiem inna, w którą z nich chcecie się zaangażować. I oni tak naprawdę jakby to są tacy starzy dorośli, nie, mali dorośli, tak? Że oni naprawdę rozważają to, czy będą mieli czas na to, aby przeprowadzić obie opcje. Nie będą mieli. No to teraz którą z nich robimy? Ja uwielbiam na to patrzeć. To jest taki naprawdę proces, który pokazuje ich zaangażowanie i to, że traktują ten wolontariat bardzo poważnie.
Więc jeżeli chcecie zadbać o różnorodność, to dajcie im głos, pozwólcie im wyrażać swoją opinię i swoje pragnienia. Zainteresowanie człowieka ma nie tylko powierzonym zadaniem. To nawiązuje do tej opinii. Jakby jest w sumie już to opisałam, to nie będę więcej mówić. Szeroko otwarte oczy na potrzeby środowiska lokalnego. Tego też próbujemy uczyć wolontariuszy, bo to, co ja widzę, no to znowu będzie czymś, co mogę narzucić. Natomiast jeżeli ktoś mi mówi, siostro, dawno nie było jakiejś akcji, a ja mówię, super, na następne spotkanie przynieś jakiś pomysł, pochodź po osiedlu albo poszperaj w internecie, to też pokazuje, że ja też mogę zauważyć pewne potrzeby, że nie musi mi dorosły mówić, słuchaj, to jest do zrobienia. Myślę, że w domach też tego doświadczacie i jeżeli macie swoje dzieci, to taki moment, w którym on sam odniesie że nie wiem, po skończonym posiłku do zlewu jest o wiele cenniejszy niż moment, w którym musi powiedzieć, dziecko odnieś te talerze do zlewu. Ja to widzę tutaj też w ośrodku, w którym jestem. No to są co prawda dzieci niepełnosprawne, ale inicjatywa jest po prostu czymś, co jest niesamowicie cenne i wolontariat ma taką możliwość, aby tą inicjatywę w dzieciach kształcić. Przeprowadzenie ankiety wśród wolontariuszy. Wzór naszej ankiety za chwilę Wam pokażę. Rozdajemy tę ankietę zawsze na początku roku szkolnego, kiedy mamy pierwsze spotkanie organizacyjne wolontariatu. Nawet jeżeli ktoś jest wolontariuszem z poprzedniego roku, to ja nigdy nie wiem, jakie są jego możliwości w tym. Więc każdy wypełnia tę ankietę po raz kolejny. Współpraca z kadrą pedagogiczną, no to już też o tym troszkę wspomnieliśmy, dlatego że czasem jest też tak, że no właśnie osoba, która nie była zorganizowana, zaangażowana w wolontariat, a jest wychowawczynią klas 1-3, mówi, mamy taki problem, czy możecie nam pomóc? No jako wolontariat, no to jak najbardziej, no, otwartość na taką i może też można się zwrócić na spotkaniu rady pedagogicznej, że tworzymy wolontariat, mamy swoje pomysły, ale zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby przyjść też do Was, jeżeli macie coś, w czym potrzebujecie konkretnych wolontariuszy lub po prostu jakiegoś działania, to po prostu jesteśmy gotowi do tego, aby wyjść poza ramy, które sobie sami narzucamy lub nie narzucamy. Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia, kreatywność i otwartość. Już bez komentarza. Idziemy dalej. To jest wzór ankiety właśnie, którą przeprowadzamy na początku roku szkolnego. Silni sercem i to serce z ciężarami to jest nazwa i logo, które wymyślili sami wolontariusze. Na przykład ja byłam sceptyczna, bo silni sercem uważałam, że jest nazwą banalną, a jeszcze ten ciężarek z sercem to już uważałam, że jest takim logiem mało oryginalnym, natomiast im się podobał bardzo i powiem Wam szczerze, że teraz z perspektywy tych 2 lat, a jeszcze w ogóle tych zamknięcia szkół i tego, że się nie spotykam z tymi wolontariuszami, no to już uważam, że jest tak niesamowicie cenne to, że to ich był pomysł, totalnie nie mój, że no to tego się nie da opisać jakąkolwiek wartością. No ale dobrze. Pierwsze pytanie to jest właśnie o to, w jaką formę wolontariatu chcą się zaangażować. Czy to ma być wolontariat stały, czy akcyjny? Oczywiście rozdając ankiety tłumaczymy, jaka jest różnica, ponieważ nowi wolontariusze mogą tego nie wiedzieć. Który z wymienionych działań interesuje Cię najbardziej? I jest tutaj szereg działań, o których wydaje mi się, że w wolontariacie szkolnym jesteśmy w stanie jakoś to ogarnąć. Oczywiście zdarza się tak, że dzieci zaznaczą wszystko, no i dobrze. Ale są też takie dzieci, do których wiem, że, że jeżeli pojawia się akcja na przykład jakaś sportowa, no to w pierwszej linii pisze wiadomości do nich. I wypisz znalezione przez siebie przestrzenie i instytucje, w które mógłby się zaangażować wolontariat naszej szkoły. To jest nawiązanie do tych szeroko otwartych oczu.
ponieważ wolontariusze zabierają te ankiety ze sobą do domu, no i mają te 2 tygodnie na to, żeby znaleźć taką przestrzeń. Czasem się udaje, czasem nie. Są dzieciaki, które totalnie zlekceważą to zadanie. Są takie, które wymyślą wolontariat, nie wiem, w kosmosie, współpracując z NASA, a są takie, które faktycznie przejdą po osiedlu i poczytają informacje na różne szyldy, czy tam właśnie poszukają w internecie jakieś prośby wolontariuszy z różnych fundacji i faktycznie to wpiszą. I myślę, że nawet dla tej garstki, która to zrobi, warto to pytanie zamieszczać. Natomiast w poprzedniej ankiecie zeszłorocznej było jeszcze pytanie o twoje mocne i słabe strony oraz o twoje zainteresowania. O ile zainteresowania jeszcze jakoś szły, to te dobre i słabe strony były dla nich bardzo dużym wyzwaniem do wypisania i zrezygnowałyśmy z tego po to, aby oni mieli jakby szansę tego odkrywać w ramach wolontariatu, a nie byli zmuszeni do takiego, no to nie, no nie wiem, jak to nazwać, żeby wolontariat jakby pomógł im też dobre cechy, aby te dobre cechy wyszły na jaw, niż aby było, okej, okay, nie masz dobrych cech, żeby nie czuli się tak, że słuchaj, no przychodzisz na pierwsze spotkanie, nie masz żadnych dobrych cech, no sorry, to co ty chcesz być za wolontariuszem? Oczywiście od nas taki komunikat nigdy nie padł, ale widząc, jak dzieciaki podchodzą do tych ankiet i jak przeżywają to, że w danym momencie nie są w stanie tego wypisać, dobrych ani słabych swoich stron, no może jest słabe, to jeszcze by były w stanie, ale tych dobrych, no to zrezygnowałyśmy z tego, z tego pytania po prostu. Jeżeli Państwo będziecie chcieli ankietę, to oczywiście tam ja się nią podzielę, bo tutaj jest tylko zdjęcie. To przykładowe akcje w naszej szkole to w sumie zostały już opowiedziane. Wolontariat stały w zerówce i w świetlicy szkolnej. Po prostu dzieciaki przychodzą, wypełniając czas, pomagając w lekcjach czy organizując planszówki. Tak jak jest w następnym punkcie, czyli prowadzenie zajęć z grami planszowymi w młodszych klasach. Na przykład to była propozycja nie nasza, nie wolontariuszy, tylko pani ze świetlicy powiedziała, że no z lekcjami jakoś dajemy radę, ale czy wolontariusze nie mogliby uczyć gier planszowych? Dzieciaki jak to usłyszały, to były przeszczęśliwe. No i to już 2 lata trwa i ma się nieźle. Asysta w czasie akcji sportowych i zajęć dodatkowych. Czasem właśnie czy nauczyciele WF-u mówią, czy mógłby przyjść ten i ten i tam mi pomóc, pokazać jakieś ćwiczenie na przykład na WF-ie, bo z lekcji WF-u wie, że on to potrafi, no to mógłby pokazać też innym. No jest to też, ja się bardzo cieszę w ogóle, jak nasi wolontariusze, to uważam, że to jest w ogóle prestiż dla danej osoby, kiedy zostaje o coś takiego poproszona. I na nich też faktycznie robi to duże wrażenie, że nauczyciel prosił o to, aby oni tam się pojawili. W pomoc w tworzeniu dekoracji i przygotowaniu imprez szkolnych, no to tak jak napisane, tak to właśnie wygląda. Warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy na terenie szkoły. W tym pomógł nam bardzo ten program też, Kto na Ochotnika. Pokazał, że da się coś takiego zorganizować w szkole. Też pokazał ludzi, którzy takie warsztaty czy szkolenia by mogli przeprowadzić. I co ważniejsze, trochę bałyśmy się, jaki będzie odbiór wolontariuszy, natomiast byli zachwyceni. Po prostu pierwsza ich myśl, pierwsze ich słowa po wyjściu ze szkolenia, ponieważ my jakby w samym szkoleniu nie uczestniczyłyśmy, tylko stałyśmy gdzieś tam w pogotowiu, były takie, siostro, bo nie wszyscy mogli być oczywiście z wolontariatu na tym szkoleniu, ale oni wyszli z sali i mówią, siostro, kiedy możemy o tym powiedzieć innym? A my, że jak innym? No siostro, musimy o tym powiedzieć reszcie, wszystkim innym wolontariuszom. Musimy przeprowadzić takie szkolenie na spotkaniu. A my, że dobrze, kto je przeprowadzi? No my, przecież już umiemy. No to, wiecie, to jest taki, no nie, no coś niesamowitego. Wartości, które się nie da w żaden sposób opisać chyba, ani zdefiniować bardziej.
Co jeszcze z tymi szkoleniami? Aha, też właśnie to, że program jakby je proponował, sprawiło, że my same zaczęłyśmy szukać i już udało się nam zorganizować tam szkolenie z pierwszej pomocy, które niestety się nie odbyło, wiemy z jakiego powodu. No i niestety dalej nie zaczęłyśmy szukać, natomiast jest to coś, co inspiruje i was też do tego zachęcam. Wolontariat poza szkołą. Uczniowie sami też przychodzili i mówili, że mamy taką możliwość, że na przykład utrzymujemy kontakt z paniami z przedszkola, do którego sami chodzimy. Chodziliśmy. Czy możemy tam być? Jasne. Dlaczego nie? Jeżeli tamta placówki się zgadzają, no to jak najbardziej. Tu macie przykłady takich instytucji, z którymi nasza szkoła współpracuje. Jest to osiedlowa nasza biblioteka publiczna, wolontariat przy parafii. Tam między innymi jest kwestia też pomocy przy dekoracjach czy organizowaniu gry planszowych raz w miesiącu. Akurat w naszej parafii tak to wyglądało. Osiedlowy klub seniora, który między innymi tam jest związany z tam organizacją na przykład biegu niepodległości albo z rozdawaniem świątecznych paczek. I też wtedy mamy tam z nimi kontakt, więc pani mówi, potrzebuję 10 wolontariuszy, czy dacie radę? No to zasadniczo dajemy. W przedszkolach, w fundacjach, czy w osiedlowych świetlicach środowiskowych. To jest nadal, może być w ramach wolontariatu szkolnego. To, co już mówiłam wcześniej o tych porozumieniach, naprawdę nie trzeba się ograniczyć. O, dobra, dziękuję za uwagę, ale zanim podziękuję za uwagę, to tylko chciałam nawiązać do tych licealistów jeszcze, to mnie jakoś tam mocno trzyma. Patrząc tylko i wyłącznie na to doświadczenie moich ósmych klas, to przygoda z wolontariatem i z otwarciem troszkę na taką pomoc innych, w ich przypadku była związana z osobami niepełnosprawnymi. Przeprowadziłam najpierw katechezę na podstawie filmu Cyrk Motyli. To jest Nick Wójcik. Film jest dostępny chyba na YouTubie z napisami, z lektorem, 20-minutowy, pokazuje no, niesamowitą wartość tego, że nasze piękno, nasza godność, nasza wartość to coś więcej niż to, co widzimy na zewnątrz i że nasza historia też nas nie w żaden sposób nie skreśla. Jest ważna, natomiast zawsze możemy iść do przodu. Po tym ten film był właśnie takim punktem wyjścia do osób niepełnosprawnych, które są przez społeczeństwo często wykluczone i pokazaniem takiego domu, który ja znam osobiście, więc dla mnie był bardzo cenny. Może też pomoże pani. To jest dom chłopaków w Broniszewicach. Troszkę o nich było w mediach, może państwo akurat słyszeliście. Jeśli nie, to na Facebooku czy tam w internecie po prostu trzeba wpisać dom chłopaków Broniszewice. Są przygotowane różne prezentacje. Nawet Fundacja Patryka Wegi przygotowała świetny film, taki spot na temat tego domu, funkcjonowania tego domu, radości, jaka tutaj jest i wyjątkowości chłopaków, którzy tu mieszkają. Być może to troszkę otworzy serca nawet z licealistów na drugiego człowieka. Zgodnie z umową, może ja podam teraz swój adres mailowy, żebyście mogli państwo w razie jeszcze jakichś pytań, czy właśnie czy tam kwestii ankiet, czy jakichś adresów, mogli się ze mną skontaktować. Zapiszę go na czacie, chyba tak będzie najlepiej. To jest rozaliaop@gmail.com. Oj, gdybym jeszcze umiała pisać. Dobra, jeszcze raz. Jeśli coś będzie, jeśli jakaś odpowiedź nie padła albo obiecałam pomoc w przesłaniu dokumentów czy ankiety, czy linków, to jak najbardziej można tutaj na ten adres się do mnie odezwać.
Nie obiecuję, że w przeciągu 5 minut od maila odpiszę, dlatego że właśnie z powodu tej sytuacji naszej, jaka panuje poza tą pracą nauczyciela, udało mi się zaangażować w wolontariat właśnie w Domu Chłopaków, gdzie dom jest zamknięty, brakuje pracowników, więc szukani są wolontariusze, którzy zgodzą się tutaj być zamknięci, aby sprawować opiekę nad chłopcami, ale na pewno odpiszę. Czy są na teraz jeszcze jakieś pytania? Dobra, ja też Państwu bardzo dziękuję, również życzę dużo sił, zdrowia, radości z tego, co robicie, bo nawet jeżeli idzie to trudno, albo brakuje czasem sił, albo wydaje się, że brakuje zaangażowania tym naszym wolontariuszom, albo nic do nich nie trafia, to na pewno trafi. Na pewno to się odezwie, jeżeli nie w czasie roku szkolnego, to nawet jakby się miało odezwać za kilka lat, że w czymś takim, w jakimś dobrze uczestniczyli, że udało im się w życiu zrobić coś bezinteresownie, to jest ogromna, ogromna wartość i życzę Wam wytrwałości, zdrowia i takiej powrotu do nowej normalności. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i jesteśmy w kontakcie. Ja zachęcam.